Wielka Księga Zodiaku. Kto urodził się dnia 16 czerwca? Jest wymowny, dowcipny, lubi wydawać rozkazy i panować nad innymi. Uczucia z intelektem łączą się w jego naturze w jedną harmonijną całość. Posiada dużą intuicję, wyróżnia się swym darem obserwacji, a gdy się rozwinie odpowiednio, może stać się prawdziwie natchnionym człowiekiem. Wielki dar wymowy łączy się z chęcią mówienia jak najwięcej. Jest niezwykle wrażliwym na opinię, inteligentny, bystry, dowcipny, impulsywny. Lubi wydawać rozkazy i skłonnym jest do panowania nad innymi. Ambitny. Wszystkie swe wysiłki życiowe kieruje na to, aby osiągnąć dobre stanowisko. Wielki zwolennik sztuki. Nierzadko sam przejawia zdolności artystyczne w jakimś kierunku. Przejawia również zdolności w związku z literaturą oraz przemawianiem publicznym. Wady? Jest zbyt gadatliwy i chytry. Ma charakter kłótliwy i skłonnym jest do wywoływania sporów. Jest to natura samowolna i zacięta. Niewiele tylko sympatii odczuwająca względem innych osób. Nieustępliwy, zazdrosny i mściwy. Wskutek tych cech charakteru ściąga na siebie niebezpieczeństwo życiowe. Co mu grozi? Odczuwa wielki niepokój wewnętrzny, co doprowadza go nieraz do drażliwości i nerwowości. O ile nie będzie panować nad swym charakterem, może się stać niezdecydowanym, chwiejnym, niepewnym i powierzchownym. Do czego powinien dążyć? Do rozwinięcia w sobie zdolności koncentracji myślowej. O ile pragnie zostać naprawdę mądrym człowiekiem. Dziecko dziś urodzone należy wychowywać starannie, gdyż jego charakter w młodości jest miękki i poddający się i wskutek tego może zostać odpowiednio ukształtowany. Wielka Księga Zodiaku.